Właśnie dojechaliśmy do kanionu Antylopy. Tutaj tak właśnie wygląda. A tu jest mąż. Wąż. Mąż Seraf. Kanionu Antylopy. Droga jest dosyć wyboista. Wchodzimy właśnie do kanionu Antylopy, do Upper Antelope Canyon. Dojechaliśmy tutaj na jeepie z Indianinami, którzy nas tu wzięli za skromne $31 od osoby. Ciekawe tutaj formacje skalne powstają poprzez erozję wiatru, przez wiatr i wodę. Dowiedzieliśmy się, że jakieś 2 tygodnie temu poziom piasku był około 2 metry wyższy. Piasek wypłukuje tutaj. Wiatr i woda wypłukuje piasek i tworzą się właśnie takie kształty. Teraz patrzę pionowo w górę. Prawie że. Pionowa jest teraz. Bardzo ładnie wygląda to, jak... Jak promienie słoneczne tutaj wpadają. Dużo tutaj ludzi jest. Wygląda to świetnie. No to przechodzimy cały czas przez kanion Antylopy. Bardzo dużo ludzi tutaj jest, ale jest świetnie. Bardzo ładne tutaj widać wszystko. Wszystkie te rzeźby powstałe w wyniku podmuchu wiatru, pyłu, piasku i rzeźbienia przez wodę. Potworkiem. Hej, zostaw. W kanionie Antylopy. Depends how far they do it.
Właśnie wracamy z kanionu Antylopy i udajemy się na naszego super Jeepa 4x4. Zaraz wam pokażemy, jak to wygląda. Cacko. Takie coś.